zespołowi. Tak to trzeba nazwać. Cieszę się, że dzisiejsza Wigilia Solidarności Bożego Narodzenia jest zespołem góralskim, zespół Bukowiczanie, który dla nas wszystkich, jeżeli słyszymy kolędy w wykonaniu górali polskich, to tak czujemy się zdecydowanie cieplej, lepiej i te święta szybko do nas się zbliżają. Cieszę się, że dojechali dzisiaj do Łodzi. Witam Was serdecznie w siedzibie Łódzkiej Solidarności. Zakopany w Bukowinie dzisiaj chyba takim prawnie dostał. Szanowni Państwo, cieszę się, że na zaproszenie Łódzkiej Solidarności i działaczy związkowych, i pracowników możemy w naszych murach gościć tak wspaniałe osoby, które dzisiaj z nami są, przebywają. Część jeszcze nie dotarła, ale postaram się chociaż wszystkich naszych gości przywitać imiennie, o ile mi się uda, razem, żeby się nikt nie poczuł gorzej, że nie przywitam. Szanowni Państwo, ja bym prosił, żeby odczytał listę naszych wspaniałych gości, gdzie ogromnie cieszę się, że są z nami, a później wszystkich ich przywitamy oklaskami, jak już ich odczytam. To będzie chyba najlepsze, najbardziej sprawne, aczkolwiek sam był po kilku nazwiskach Wintu Brawo. I wszyscy o tym wiedzą, że serce czasami się wyrywa. Szanowni Państwo, od początku z Łódzką Solidarnością, odkąd ksiądz Grzegorz jest naszym duszpasterzem, jest z nami obecny, jest z nami w momentach trudnych, w momentach dobrych, wolimy, żeby dobry wierzy się z nami w imieniu księdza arcybiskupa. Ostatnio był w pięknych uroczystościach, zorganizował piękne uroczystości święta kolejarzy, gdzie cała Polska zebrała się w Andrzejowie w kościele i tam byliśmy obecni. Szanowni Państwo, witam władze państwowe, władze samorządowe, władze sejmowe. Zacznę od Sejmu. Witam gorąco serdecznie pana posła Waldemara Budę, Marka Matuszewskiego i Włodzimierza Tomaszewskiego. Witam serdecznie. Oraz drugi na okładku wigilijnym w tym budynku, proszę się nie zdziwić, jest z nami obecny nowy pan wojewoda łódzki Tomasz Bochej. Tobie Bochej. Wojewoda Karol Munarczyk. Witam serdecznie. Panie Marszałku, po raz pierwszy. Na świętach, na spotkaniu świątecznym w Boże Narodzenie w Solidarności jest z nami marszałek wojewódzkiego Grzegorz Szlajzer. Witam. Tradycyjnie z nami są wspaniali samorządowcy. Jest pan Grzegorz Mackiewicz, prezydent miasta Fabiani. Jest pan Zielony, wiceprezydent miasta Łodzi. Jest pan Ryszard Nowakowski, wójt gminy Parzęcze. Powiatów. Jest z nami pani Halina Rosiak, witam cię. Miejskiego Policji, pana Pawła Karolaka i młodszego wydawnika, także Straży Pożarnej Grzegorza Wąsika. Tomasz Dziedzic, wiceprezydent Zgierza, witam serdecznie. Moim wyborem na funkcję przewodniczącego Solidarnością Łódzką kierował Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski. Andrzej, natomiast Janusz jest z nami, cieszę się bardzo, cieszę się, że jest. Szanowni Państwo, są wśród nas dyrektorzy. Jest Dariusz Robów i PL Łódzki. Artur Szymera, wojewody inspektor pracy i zastępczyni Grażyna Ślaska. Witam po raz pierwszy naczelnego redaktora tygodnika Solidarność. Michał, witam cię w naszym programie. Witam
też, bo widziałem wchodzącego pana dyrektora telewizji Błażeja Kronica. Witam serdecznie. Zawsze współpracujemy ze środowiskami kompetenckimi. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj prezes Związku Sybiraków w Łodzi, pan Stanisław Jurkin, prezes Stowarzyszenia Rodzina Polityczna. Witam gorąco dyrektorów, tak jak zawsze podkreślam. To jest wyjątkowe miejsce, gdzie się spotykają dyrektorzy, prezesi, pracownicy. Stół, który łączy, a nigdy nie dzieli. I to jest, jestem ogromny rad w imieniu Solidarności, że coś takiego możemy tu zbudować. Ja zawsze zapominam o protokole dyplomatycznym i dopiero jak patrzę na salę, to jeden zdanie na początku. Witam honorowego konsula Austrii, pan Bazyra. Witam się bardzo. Witam dyrektorów Piotra Adamskiego, Grzegorza Czyżyka, Jana Kotynię, Damiana Matysiaka, Artur Olesiński, Łódzki NFZ, pana prezesa Sylwestra Pokorskiego, Bawełny. Nasza wspaniała orkiestra po zakończeniu tej uroczystości właśnie jedzie do Bawełny, aby tam też móc pięknie grać. Witam prezesa Bombardiera Andrzeja Lębacza, witam dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Marka Słocińskiego, Piotra Jóźwiaka, witam też. Szanowni Państwo, witam dyrektora przewozów regionalnych, prezesa Security Service Pawła Złodarczyka, komendanta Straży Ochrony Kolei. Szanowni Państwo, czujcie się tak samo do wartościowania. Z nami jest młodzież ze szkoły Centrum. Centrum, którego organem prowadzącym jest Łódzka Solidarność. I to centrum ma piękne osiągnięcia. Szkoła, która została zbudowana przez nas. To nie to, że związek zawodowy jest tylko tym, który idzie i żąda, upomina się. My też potrafimy dać od siebie. Stworzyć szkołę, zorganizować wyścig kolarski, jeden z najlepszych w Polsce, najlepszych w Polsce i w świecie. Potrafimy pokazać, że oprócz tego, że reprezentujemy pracowników, potrafimy zbudować coś więcej. I za to wam ogromnie dziękuję właśnie tym instytucjom, które w Solidarności funkcjonują. Szanowni Państwo, cóż, święta Bożego Narodzenia są świętami, których czujemy się ciepło, dlatego że zawsze w poczuciu własnym, myślę, że każdy z nas tu obecnych, traktuje je jako święta rodzinne, święta ciepłe. Na świat przyszedł Jezus i to było największe szczęście. My dzisiaj, siadając do stołu wigilijnego, zawsze uważamy, że święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi. Ale też zawsze zostawiamy ten jeden talerz dla kogoś, kogo może nie znamy, ale on akurat może przyjść, nadejść i wtedy będziemy też mieli poczucie takie spełnienia, że komuś coś mogliśmy dać w tym roku. No to jest duże wyzwanie, zostawić wolne miejsce dla kogoś, kto może przyjść, kogo nie znam. I te święta życzę wam wszystkim w imieniu Solidarności. Przede wszystkim tego ciepła rodzinnego. Wielu z was jest zabieganych, wielu z was pełni ważne funkcje. Czasami nie macie czasu dla rodziny, dla ludzi, dla bliskich. I te święta Bożego Narodzenia życzę wam tego, aby ten czas się znał. Żebyście mieli ten czas poczucia właśnie powrotu do tego, co daje nam spokój. Spokój przy stole rodziny. Tam, gdzie się czujemy najbezpieczniej, najpewniej, tam, gdzie jest nam najcieplej. Z tego te życzenia kieruję do was w imieniu Solidarności dla wszystkich was tu obecnych. Jest tradycja, którą poproszę teraz kapelę Godnie święta idą, bo nic trzeba,
Co by nam nie brakło? Miłości i chleba. Na syść! Na zdrowie! Na pomocę, na rodzenie! Sypny po was łowca ziorkiem, na pomocy w nowym roku. Niech ze złowca rośnie miarka, za dość sierci drogi. Co byście mieli chleba? Wielą trzeba. Co byście mieli łowicę, wielą brodicę, brodicę. Co by nastrój był piękny i na kwiecistą spodnicę, niech przymienią kwiecie łcuchy, a na torbkach parzenice. Niech korale z Bogą syje, kapeluse łatwia pióra, niech go życio nie zasłania na niebiosach zodna chmura. I co by się nigdy nie był człowiek cłecha. Nigdy nie był człowiek cłecha. Niech się ta moja bębusia ślepot nie wystrzeka, nebo jeżeli daję, to nie krzyci. Hej, ręcy, urzędnicy, dyplomaci, robotnicy, wielcy, mali i uceni, pracownicy i rolnicy. Wszyscy wą tu dziesiątnicem pospołu, naszego narodowego, naszego góralskiego honoru, a całemu światu pokój i szczęśliwego nowego roku. Amen! Udał się także Józef z Galilei do miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Pobiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż mocną nad swoją trzodą. Wtedy stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla nas. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie ugodował. Oto słowo pańskie. Pocznijmy. Wtedy się okazało, że połowa pracowników tej instytucji po prostu wyszła na zewnątrz. Popatrzyłem,
I potem zacząłem się zastanawiać, co się stało. Ale usłyszałem, że w Warszawie w tym roku w Urzędzie Miasta ubranka nie będzie. Ale to trzeba podjąć chyba w tym momencie głębszą refleksję. Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Bo chodzi przecież w pierwszym rzędzie o naszą tożsamość narodową, naszą polską kulturę. Albo odczuwamy to, co kształtowało nas przez 1000 lat tradycji naszego narodu, albo po prostu przestajemy czuć, co to znaczy Polska. I jest jeszcze jedna, o wiele głębsza sprawa. Mianowicie chodzi o relacje międzyludzkie. Bo Wigilia, bo ten okładek. Ja nie mam dwa charakterystyczne gesty. Pierwszy gest, podać sobie dłoń i popatrzeć w oczy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie podać dłoni i popatrzeć drugiemu w oczy, to co w tym środku jest? Na pewno to nie jest miłość, akceptacja. Ja już nie mówię o tolerancji. I drugi gest to jest chleb. Kiedy Chrystus spożywa ostatnią wieczerzę z apostołami. I na tej wieczerzy jest Judasz, który nie tylko pójdzie i zdradzi go za 30 srebrników. I w trakcie tej wieczerzy, ostatniej, Chrystus bierze, macza chleb i podaje Judaszowi do ust. Tak jak ojciec dziecku podaje kawałek chleba do ust. To jest znak największej miłości, czułości. Chrystus wie doskonale, co Judasz zrobi. A jednak ten gest miłości wykonał. I właśnie ten gest chleba obecny jest w naszej Wigilii. Podchodzimy z chlebem, nie z nożem, z chlebem, żeby się dzielić tym, co jest znakiem miłości, życzliwości, szacunku dla drugiego człowieka. I proszę Państwa, tę Wigilię, kiedy świętujemy jaką tajemnicę, Bóg stał się jednym z nas. Chociaż Bóg doskonale, Bóg Ojciec doskonale wiedział, że Jego Syna my ukrzyżujemy. To jednak Syn Boży stał się jednym z nas, żeby obdarzyć nas miłością. I chciałbym Państwu życzyć właśnie tego, żebyście przed drugim człowiekiem nigdy w życiu nie uciekali. Żebyście tak jak Pan Jezus Judaszowi podał chleb, byli w stanie z każdym podzielić się kromką chleba. Żebyście byli w stanie powiedzieć przepraszam, jeżeli cię uraziłem. A nigdy nie manifestowali, nie wiadomo czego,
Moim zdaniem brakiem kultury, elementarnej kultury. Niech wasza dłoń będzie zawsze wyciągnięta. Wszystkiego najlepszego. Za chwilę weźmiemy dalekie opłaty. Jeszcze tylko przekażę, że nie ma wyjątkowo w tym roku naszych dwóch generałów. Są w drodze. Życzenia zostały przesłane od pana inspektora generała Andrzeja Łapińskiego, państwowej policji i państwowej straży pożarnej generała Jarosława Blazowskiego. Mamy opłatki. Proszę. Zobaczcie, a orkiestrę proszę o tablicę. Yes.